Cześć wszystkim, z tej strony Drake, wracamy do Final Fantasy 2. Zaczynam dokładnie tej samej lokacji co ostatni odcinek, ponieważ ja zrobiłem to, co miałem w poprzednim odcinku. Od razu wam pokażę, żeby nie było tutaj żadnego niedopowiedzenia. Wszystko wróciło do normy. Jeśli chodzi o ustawienie, ja dokoksiłem. Teraz mamy po 400 HP na postać, poza Lunefem, on jest specjalny. W sensie Lunef przyjmuje i tak mniejszy damage, tak więc jakby wyrąbane. Ale w każdym razie mamy 400 zdrowia na postać, czyli jesteśmy w stanie przeżyć nawet dwa ataki tego bossa i to nam musi wystarczyć. Dobra, ryży frajerze. Wy chłopaki bijecie, ty... Dobra, defenduj się, zobaczmy jak będziemy przynosić damage, kiedy jesteśmy nieco bardziej dolevelowani. Mamy Blizzagę. Używa ataku fizycznego, w sensie to dobrze dla nas, absolutnie. Świetnie. Blizzaga numer 1 poszła. 900 damage'a, boy! Dobra, tak powinno być. Dobra, ty ulecz czarnego, ty lecz... Ty bij Blizzagą. No, teraz zadajemy przynajmniej porządny damage. I tak, po prostu odpaliłem mnożnik expa i pokręciłem się przez 5 minut. Damage dalej boli. Ten wróg zadaje kosmiczny damage swoim obszarówkom. Ale my też w tym momencie zadajemy już bardzo dużo damage'a. I tak ogólnie twierdzę, że jesteśmy in deep shise, ponieważ Ark może nie przeżyć kolejnego ciosu. Dobrze, Ark przeżyje kolejny cios. Myślę, że teraz go zarąbiemy. Teraz jest w naszym zasięgu. Ogólnie wiecie, poza nagraniem stoczyłem tak 5-6 walk, co jest, nie wydaje się tak dużo, ale zwróćcie uwagę na to, że miałem mnożnik razy 4 expa. Tak więc musiałbym stoczyć tych walk dużo więcej. Dobra. Lecimy na bezpiecznie, nie mam zamiaru oglądać twarzy tego typa ani chwili dłużej. Dobra, jest martwy, nieważne. Szybciej, umieraj szybciej. Zabrałeś dość naszego czasu. Dobra. Jej, kryształ ognia. Cóż nam dasz, kryształ ognia? Wyglądasz bardzo nieogniście, wyglądasz zwyczajnie i nudno. Wojownicy światła, proszę, weźcie moją moc światła otoczoną przez płomienie. Cóż za płomieniste rzeczy nam dasz? To... Nowy tytuł z kryształu ognia. Ranger Knight Thief Scholar. Świetnie. Brzmi bardzo nieimponująco. I to jest... Czy ja powinien zmieniać te profesje? Zakładam, że tak. Dobra, zakładam, że Knight to lepszy warrior. Tak więc jasne. Nikt więcej nie używa nunchaku, a nunchaku mi służy, tak więc chyba mnich pozostaje mnichem. Also mam wrażenie, że mnich jest powinien być wyżej niż złodziej i łowca. Powinien być rozwojem klasy tych dwóch, a nie na odwrót, ale okej. Nie będę kradł w tej grze, definitywnie. To Final Fantasy, kradzież jest tutaj bardzo nie. Czy Scholar to po prostu mag, tylko że kurwa lepszy? Mądry. Uczony. Mag. Co? Uczony mag. Zwykły mag to taki patałach, co przypadkiem podpalił świeczkę, a uczony to już tak robi to celowo. Celowo podpalił świeczkę. Nie wiem, co znaczy to, że mogę mu ubrać książkę. Dobra, w takim razie tylko i wyłącznie Lunef dostaje nową profesję. Ogólnie wiecie, fajnie było wiedzieć, aby co te profesje znaczą, bo
Ta gra mi tego nie mówi. Ta gra... Ogólnie cieszy mnie to, że Lunef dostał spodnie, nie będzie już biegał w czerwonych slipach. To jest chyba najlepszy upgrade tej sytuacji. Idziemy oddać poroże karłom. To jest krasnoludom. Dobra. Who the fuck are you? Powinniście światła, pomóżcie nam. Co się stało? To cool. Mój ukochany dom. Powiedzieli, że nie było już nic do plądrowania, więc podpalają nas. Przyjdźcie nas uratować. Stary, to cool jest jakby na innym kontynencie. Przypłyłeś tutaj w pław? Jakim ten znalazłeś? Also... Hein zmienia swoją podatność, jak mu się podoba. Jednakże uczony byłby w stanie przejrzeć jego sztuczki. Okej, gość wyparował. I don't give a shit. Idę do krasnali. Kolce wróciły. Spoko. Jakieś dziękuję czy coś? O, magiczny klucz. Świetnie. O! Wymunłokował do skarbca. Czy mogę zabrać skarbca? O! Wola Boga! Idę skrzyń. Elixir, Otter Shroom, Gauntlets, Killer Bow, Gold Needle, Echo Herbs, Scholar Rope, Book of Fire, Book of Ice, Scholar Hat, Knight Armor, o, to coś dla mnie, Book of Light. No dobra. Okej. Okay. Było spoko. Dobra, czy ja widzę, że tylko i wyłącznie uczony jest w stanie przejrzeć słabości tamtego Flapsa. To jest dobra, słuchaj Ingus, zostajesz uczonym. Jezus Maria, menusy w tej grze mnie wykończą. Zakładam, że to po prostu mag? Będę się tego trzymał. Tutaj mamy Knight Armor. Awesome, niewiele się zmieniło jeśli chodzi o statystyki. Heroiczna tarcza. Lubię mój damage z dwóch mieczy, ale fajnie jest też żyć. O, gauntlet. Awesome. Mam nadzieję, że uczony będzie mógł używać magii. Nie, nie będzie mógł, bo widzę, że nie ma spell slotów. Tak więc nie będzie mógł. God fucking damn it. Jebana gra. Hausnę sobie wody. Dobra, no to ten. W takim razie... Tokul, najwidoczniej. Nasze kochane Tokul. Mam w dupie tą wieś. Jest atakowane. Musimy coś z tym zrobić. Dobra, drużyna wypoczęła. System jobów jest do dupy. Tak, to mogę wam to powiedzieć szczerze. System jobów jest do dupy. Teraz zacząłem od poziomu pierwszego, mimo tego, że postacie były już ładnie wytrenowane. Level później przechodzić po prostu. Wiecie, to by zachęciło do kombinowania i znajdowania właściwego jobu dla siebie. A teraz jestem karany za to, że próbuję nowych rzeczy. Zaraz, zacznę jak walczy Scholar. Study. Kurwa, nic kliknąłem. Widzicie jaki teraz Lunef ma damage? That's fucking pathetic. Czemu miałbym chcieć zmieniać profesję do cholery? Study, alchemia, aha. A, mogę mieszać przedmioty, wybornie. Aha, study to po prostu scan. Wow. Świetnie. Wiecie co wam powiem? Fuck that noise, wracamy do naszych starych, dobrych, czerwonych slipów wojownika. I do czarnego maga, ponieważ... Nie mam po prostu ochoty. Dobra, anyway, Tokul. Wracamy do Tokul. Gdzie jest...
A, tutaj, dobra, musimy przepłynąć środkiem, jasne. Tym razem nie będę przyspieszał walk, ponieważ potem nie wyrabiamy się z poziomami. A damage jest zbyt ładny, żebym go teraz ignorował. Wiecie, odnoszę wrażenie, patrząc po tym, jak ta gra działa, to że... O, to zaginę, heh. To, że miałem po prostu, wiecie, zmieniać joby i potem poświęcać godzinę na grind ich, ale mi się po prostu nie chce. Chłopaki robią damage, magowie czarują, naprawdę nie potrzebuję nic więcej od życia. To było to cool, prawda? Nie, to cool było na górze. Nie, czekajcie, gdzie był kurwa... To cool. Fuck! To zupełnie inna wiocha. Goddammit, pomyliłem wiochy. Myślałem, że to kult to wiocha, w której zaczęliśmy ogólnie. Myślałem, że wiecie, ktoś atakuje nasz dom i dlatego nam zależy. Ale najwidoczniej idziemy po prostu im pomóc w grzeszności. Ogólnie cały czas, w sumie tak, skoro już tutaj jestem, to wyłączam chwilę walki. Pójdziemy do tej wsi i kupimy potki, mam zero, a naprawdę poleganie cały czas na magii, której mam tak mało, nie służy mi. Z drogi niebieskowłosy, z drogi. Podchodzi do was bohater i mówi 99 flaszek leczących poproszę. I on nie żartuje. On chce tych flaszek. Domaga się ich. To będzie to cool, prawda? Na to wygląda. Boję się, co tam czeka. Do tej pory de facto nie mamy żadnego konkretnego wroga, tak więc... nie wiem, kto może atakować tą wiochę. Nie mogę się ruszyć. To oni, zabrać ich. O nie, to gang Rzymian, chyba. Masz to i to. W zamku Hein są zawsze gotowi na nowych poddanych. Wow. Castle Hein. Hein zdobył niesamowitą siłę, ale to go zmieniło. Zdrajca Hein ukrył ostrze króla Argusa, królewski miecz gdzieś jest. O nie! Znowu musimy się kurwa pomniejszyć. O! Nienawidzę tej gry. O! Napiliśmy się z słoika ze szczynami i uleczyło nas to wybornie. Czarownik Hein zrobił ten zamek w Elder Tree. A, czyli jesteśmy w drzewie, cudownie. Mistrz Hein był zaufanym doradcą, póki nie doszło trzęsienie ziemi. Jestem Argus, władca zamku na północy tej pustyni. A, on jest pusty z tego, co się kojarzy. Ciężko nazwać się królem, kiedy nie mam poddanych. Hein przeklął moich żołnierzy, zobaczysz. Nagina do swojej własnej woli. Był moim najbardziej zaufanym poddanym. Wszystko w porządku, wasza wysokość? Będzie w porządku. Musimy go znaleźć i pokonać. O mój Boże. I znowu musimy się pomniejszyć, jak ja tego kurwa nienawidzę. O dobra, przynajmniej teraz mamy już 7 spell slotów z mini, tak więc możemy zrobić to wszyscy naraz. To jest cool. Czy to mi przywróci też? Dobra. Przynajmniej to jakoś gra przemyślała. Wszyscy zmniejszeni, chodźmy. Oh boy. Okej, wcześniej to miało sens, ponieważ kiedy byliśmy zmniejszeni, walczyliśmy z robakami. Teraz mam tutaj pełnoprawną mumię. What the fuck? Ogólnie...
jak mocno biją! Zgińcie, błagam, zgińcie. Świetnie. Czy uda nam się uciec? Były bosko. Wróćmy do celi, wyleczmy wszystkich i zobaczmy, czy po przejściu przez tą dziurkę możemy zrzucić z siebie mini. Byłoby bosko. Zobaczmy. Magic. Mini. A, dobrze, możemy. Uff, okej. Okay. Co to jest? Zobaczmy skrzynię. Czyli tylko jedna na dole. Holy Arrow. Póki co gra w żaden sposób nie zachęciła mnie, żebym używał łuku. Chyba, że wiecie, ten ranger byłby gościem od łuku, zapewne by był. Phoenix Down, to się zawsze przyda. Patrząc po tym, jak do tej pory mi idzie z Phoenix Downami, no to... zapewne użyjemy go już niedługo. O, skrzyneczki. 300 gil. Pieniądz. Okej. W drzewie w skrzyni najwidoczniej jest mamona. Co to kuźwa jest? Wygląda podejrzanie, ale to nic, najwidoczniej to nic. Muzyka jest spoko. Czekajcie, czy mamy... Ups. Nie włączyłem walk. Przydałby się jakiś znaczek na ekranie. Akurat to pamiętam, że... Demon. Akurat tutaj pamiętam, że Final Fantasy VII, o jeśli nie mylę, port, remaster na PS4 i na PS5 właśnie miał oznaczenia, które boosty masz aktywowane. I to było, wiecie, to robiło robotę. Zobaczmy Fandarę. I jesteśmy jeden dungeon od tego dungeonu ognia i nasz damage już tak poleciał w dół. Tak, definitywnie jesteśmy w protoplaście Final Fantasy VI, bez dwóch zdań. Royal Sword. Co, jego może nosić tylko i wyłącznie rycerz, prawda? Tylko i wyłącznie, jak nic, czuję to. 50, porównałem go z naszym. Ulalala, on będzie bardzo dobry. No, to jest dobry. Niestety jest dobry. No cóż, jeśli będziemy musieli wytrenować tą profesję, to ponownie będziemy mieli moment cięcia i ponownie będzie ekspowanie. Wiecie, generalnie mogę ekspować po prostu między odcinkami. Totalnie stracić niestety kontakt z tym, jak moje postacie się rozwijają, ale no cóż... gra na mnie to kind of wymusza w tym momencie. Liczyłem raczej, że może Lunef wyleweluje, bo on potrzebuje najwięcej boostów w swoim aktualnym stanie, ale no... O, mam guard! O, ciekawe. A, pewnie mogę się podstawiać za innych. Tak zakładam. Okej, damage jest znośny. Najdziwniejsze jest to, że Skolar nie ma żadnej magii. To jest niefajne. That's not cool. Nie wiem, jaki jest jego myk w tym momencie. Ogólnie w sumie teraz, skoro mamy jakiś tam dobry łuk i mamy te święte strzały, to może faktycznie przerobimy... Czekajcie, spójrzmy. Mamy Rangera. Chłopie. Ile ty masz teraz
siły, statusów i w ogóle ja nie umiem w menusy. 64 siły. Jako mnich. Dajmy Rangera. Nie, to nie jest ładne. Tak. Wiecie, myślałem pod tym kątem, że... No dobra, okej. Okay. Myślałem pod tym kątem, że damy go na drugi rząd. Ale dobra, zobaczmy, jak to będzie działać, bo jestem troszeczkę ciekawy. Czy Killer Bow dosłownie ma one hit kill? Byłoby bosko, gdyby miał. Okej. No dobra, okej. Póki co dajemy radę. I tak jak mówię, Ark stoi teraz na drugim rzędzie, więc... W drugim rzędzie. Tak więc myślę, że... Może wyjdzie mu to na dobre, wiecie, będzie mniejszą gąbką na damage na początku. Możemy... O! Jesteś panem szkieletem, a jesteś śmieszny. Dobra, i on zmienia swoją słabość. Kminie, jak to ugryźć teraz? Kminie, jak to ugryźć? No dobra, w sumie tyle, co mam nowego... Nową profesję u Arka, tak? Więc niech będzie to... Będziesz goły i wesoły w tej walce, to jest nieistotne. To Hein, mag! Oto i źródło spaczenia. Mroczna moc jest naprawdę niesamowita. Nie zrozumiecie tego. Z tą mocą mogę przemieszczać lasy, kontrolować armię. Mam cały świat w zasięgu ręki. Wszyscy, którzy mi się przeciwstają, zostaną zniszczeni. Ale jest Fabu, o mój Boże, Katsi, patrz na niego. Patrz, jak jest Fabu. OMG! Czekaj, co robi pirat pod ziemią w lesie? W lesie, to latający las. Okej, dobra, ja zaryzykuję stwierdzenie, że on jest nieumarły. Auć. Nie jest nieumarły, tylko tak wygląda. Nie ma słabości. Miał mieć... Jesteśmy oszukani. Zakładam, że alchemia to... Mieszanie przedmiotów po prostu? A, czyli alchemia podwaja efekt. podwaja efekt itemka. Dobra, zobaczmy, jak on atakuje, bo jestem trochę ciekawy. Ty dziewczę się broń. O, zmiana słabości. Wcześniej miał żadnej, więc teraz jakąś pewnie ma. O nie. Jebłem go książką, osą. A, uleczyłem go, goddammit. Ucz się. Defend i defend. Pewnie jest ta z lodowej i ma słabość ognia, co? A nie, jest słaby na piorun. Okej, okay, that's a twist, I guess. High potion. Okej. O! Okej, dobra, to będzie dobre, to będzie fajne, to mi się spodoba. Wziąłem przedmiot atakujący i pomnożę jego damage. Pięknie. Beautiful.
Dobra, jeszcze raz. Mam jeszcze tego jednego Zeusa? Nie, już nie mamy Zeusów niestety. Goddammit. Nie wiem czemu niektóre są zielone, niektóre nie. Dobra, panie. Ty w dalszym ciągu się broń. Ty, kobieto, lecz. A ty... O nie, pioruny wyszły, goddammit. Czekajcie, inaczej, w takim razie... Ty nie defenduj, tylko przywróć manę. W tej grze nie ma eterów, prawda? Ta, w tym właśnie momencie to do mnie dotarło. Szajse. Shizzle. Fuck. No dobra, zwykłe Thunder też będzie w porządku, prawda? Ty, kobieto, się lecz. Panda. A, tak robi robotę. O, zmieniamy bariery. Spoko. On może sobie gardować, niech robi cokolwiek. Stali. Ty trzymasz gardę i ty trzymasz gardę. Okej, okay, czyli to nie działa tak jak myślałem, bo myślałem, że Luna się podstawi. Podatny na ogień. O. On niech garduje dalej, on niech użyje alchemii z Intense Fire Damage. That sounds awesome. Ty, kobieto, ulecz czarnego maga, a czarny mag niech używa żywiołu. O, zaraz tego pożałujesz, gnoju, definitywnie, uwierz mi. Pierwsze primo, zwykły ogień 200, bardzo ładnie i ręczna bomba. Bomba ręki. Uuu, dwa kafle damage'a. Wiem, że to była po prostu ręka bomby. Okej, okay, ten gość był spoko. To była fajna walka. Ogólnie jest kolor płacze. Nie wiem, czy to widzicie. Ma łzy spływające z oczu. Ogólnie jest straszna strata potencjału z tymi jobami. Mam wrażenie, że dużo fajnych mechanik będzie... Wiecie, to będzie ten wybór. Mogę mieć fajną mechanikę w stylu studiowania wrogów. Ale wtedy mam gówniany damage. Więc... Albo mogę klepać wrogów i przesuwać walkę do przodu, albo bawić się w strategię i fanaberię, co jest fajne, ale nie klepię wroga w tym momencie. Głos dobiegać się zza ściany. Wojownicy, dziękuję wam. Czekajcie, czy ta ściana właśnie powiedziała, to ja, starsze drzewo żyjącego lasu. Hein rzucił na mnie klątwę. Dzięki wam klątwa została przełamana, a ja jestem wam zadłużony. Zanim wrócę do mojego lasu, chciałbym oddać ludzi, którzy są umieszczeni w moich ścianach. Haza! Dziękuję. Haza było zbędne. A więc wynośmy się stąd. Nasza podróż nie była... Nie poszła gładka, aczkolwiek takie już byłem podróże. Nie poszła gładko, tak? To jest lepsze sformułowanie. I wrócimy do tego pustego zamku, prawda? Albo i do lasu. Dotarliśmy, moje nasionka. Możecie schodzić. Zejdźmy na dół. Dobrze, że ja nie muszę zejść, tylko ja zrobię to sama. To miło z jej strony. O, mam gówniane wróżki. A no tak, bo to one nas prosiły o odzyskanie drzewa, faktycznie. A, nareszcie, wróciłem tam, gdzie jest moje miejsce. Dziękuję wam. Uratowałeś nasz las, jak heroicznie. Nie, ciemność ma pochłonąć ten świat, a wy wybraliście być po stronie światła. Weźcie to ze sobą, użyjcie tego, kiedy ciemność zablokuje wam drogę. To Fang of Wind. Świetnie. Okrucieństwa Heina pozostaną w moich... w moich korzeniach i w moich drzewach. Obawiam się, że nie mogę pozwolić gościom być w moim lesie przez minimum milenium, zanim się zaleczę. Wojownicy, macie moje podziękowania.
Rozproszcie ciemność tego świata. Jesteście naszą ostatnią nadzieją. Świetnie. Cool. Bomba. Drzewo wysadziło mnie poza moim statkiem. That's shit. Nie, gra nie pozwala mi wejść, ciekawe czy co zrobi. Dobra, spoko, fajnie. Lunef zaczyna się rozwijać. Ten skolar totalnie mnie nie interesuje. Myślę, że przejdziemy na Rangera. I uleczymy się naszym 99 potionami. Hell yeah. Dobra. Okej, no to co, bierzemy kanu między nogi i płyniemy. Aha, dobra, mogę przejść chyba w dół? Nie jestem pewny, czego gra ode mnie wymaga. Anyway, możemy na szczęście walczyć, tak więc no... Cool! Dobrze, że król nie poprosił o odzyskanie swojego miecza na przykład, nie? Bo ewidentnie zabraliśmy jego miecz. Poza Rangera jest taka kuźwa śmieszna. Dobra, okej, statek jest dostępny. Czy to miasto jest teraz w porządku? Czy wszyscy nie żyją? Ratowaliśmy miasto, świetnie, super, don't give a shit. Dajcie nam nagrody! Okej, ten gościu się powtarza. Ej, czekajcie, no tak, król został wyzwolony, król zamku. Tylko gdzie był ten obsrany zamek? O! Castle Argus, na górze. To udajemy się tam, bo zakładam, że teraz tam dostaniemy fabułę? Też w sumie wypadałoby się przespać, a ja oczywiście ruszyłem dalej, bez żadnego pomysłu. Ja, wszyscy wrócili. Dziękuję za uratowanie, no spoko, spoko, stary, chill. Mogę tutaj zejść z góry. O, proszę, odzyskali swoje siedzisko. Awesome. Nie widzę nigdzie pęknięć w ścianach. Tak, złodzieje... Aha, złodzieje mogą otwierać niewidocznie drzwi, świetnie. Four stones on the right opens a hidden passage. To? Nie wiem, czym jest stones. Four stones on the right opens the hidden passage. O! A widzicie? A nie, to nie to. To odkryłem wcześniej najwidoczniej. Nie znam tego słowa, to jest problem. No nic, nieważne. Tak. Wheel of Time. A, czy tak, rycerze chronią tych najbliższych śmierci. Dobra, czyli Lunef może przyjąć cios za kogoś innego. Okej, dobra, to jest podejrzane. Okej, czyli są najwidoczniej jakiś, nie wiem, palnik czy coś takiego. Jasne. Ta gra kocha swoje niewidzialne ściany. Nie darzę, nie dzielę tej miłości z nią. O Jezusie, ile rzeczy. Hell yeah. Wolę coś praktyczniejszego niż pieniądze. Pieniądze w tej części póki co wydaje mi się nie mieć zbyt dużo znaczenia. Póki co. Zamknięte. Ale spokojnie, mam magiczny klucz. Więc żadne drzwi nie są dla mnie przeszkodą. Okej, okay, wygląda podejrzanie. Quick save. Hej, hello. Badasz eliksiry, tak. No. Okej, okay, dziękuję kobieto od eliksirów.
Zabieram twoje eliksiry, teraz jeszcze okradnę twoje skrzynie. Phoenix Down, Light Arrow, Ice Helm. Okej. O Jezu, ty też zamknięte. I tak. Czy ja mogę dosłownie... Czekajcie. Lunef, stań się na chwilę złodziejem. Jakby... Jaki mają sens te klucze w takim razie? W sensie... Mogę w każdym momencie, bez żadnego ograniczenia... Zmienić profesję. Nie łapię. Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego systemu. Jakby mam wrażenie, że jest zbudowany totalnie na odwal, bez żadnego pomyślunku w sobie. Te klucze kosztują śrubki, a mamy bardzo dużo pieniędzy, więc mogę równie dobrze je kupować, ale... Po co w ogóle ta mechanika otwierania drzwi jako złodziej, skoro... Nieważne. Witajcie dzielni wojownicy, ratowicie moje królestwo. Przyjmijcie to. Oto i koło czasu. Urządzenie skonstruowane przez starożytnych jest mojej rodzinie od pokoleń. Stworzył to mężczyzna imieniu Sid w Kanan. O, znacie się już? W takim razie oszczędzę ci wyjaśnienia. Idź do niego, mój wojowniku. Okej. Okay. What a game. Koło czasu. Czym jest kuźwa koło czasu? Okej, okay. A to silnik. Spoko. Ciekawe, czy te kły kiedyś nam się przydadzą, czy to są takie, wiecie, bardziej oznaczenia, że mamy dwa, że mam, oczyściliśmy kryształ. A raczej nie oczyściliśmy kryształu, zgarnęliśmy moc, oczyszczaliśmy je w pierwszej części, teraz już tego nie robimy. Anyway, tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do usłyszenia w kolejnym odcinku Final Fantasy 3 u mnie na kanale. Pa, pa!